Jesteśmy dziś w Muzeum Zachodnich Kaszub. Odnajdujemy niezwykłą ekspozycję. Chodzi o odtworzony warsztat produkcji tabakierek. Jak czytamy w opisie, tworzyło się je z bydlęcych rogów rozgotowanych razem z ziemniaczanymi ogierkami. Chodziło o to, by zmiękczyć je i uzyskać odpowiedni kształt. Jak się okazuje, powstawały tu miniaturowe dzieła sztuki, które Kaszub miał przy sobie i nigdzie się bez nich nie ruszał. Jak wiemy, tabaka to tradycyjny element kultury kaszubskiej, a całość wygląda imponująco i rzeczywiście jest się czym pochwalić.